Cześć, mam na imię Dominik, mieszkam pod Krakowem, jeżdżę motocyklami już ponad 20 lat. Zaczynałem tak jak większość na motorynce. Potem przyszedł czas na większe sprzęty, jak WFM-ki, SHL-ki, CZ-ki. To co najbardziej lubię w motocyklach to offroad i zabytkowe motocykle. Przejdźmy do konkretów. Cecha numer jeden to dobre opanowanie motocykla nie tylko w ciężkich warunkach pogodowych, takich jak mocny deszcz czy silny wiatr, ale też opanowanie motocykla w terenie, na różnych nawierzchniach, takich jak szutr, głęboki piach, śliska trawa, przeprawy przez brody, zjazdy i podjazdy. Najlepszym sposobem na doskonalenie techniki jazdy motocyklem terenowym to treningi na trialówce. Ja jeżdżę na trialówce już jakieś 3-4 lata. To idealnie uczy balansowania i podstaw jazdy motocyklem w terenie, co ma niewymierne korzyści potem przy przesiadce na duże adventure. Cecha numer dwa. Brudny motocykl to szczęśliwy motocykl. Ale nie ma nic gorszego jak brud i piach, który wchodzi tam, gdzie nie powinien i definitywnie skraca żywotność wszystkich podzespołów. Dlatego zawsze warto dbać o motocykl, którym jedziemy na wyprawę. Szczególnie tak wymagającą jak ta na koniec świata do Ushuaia. Pamiętajcie o regularnej zmianie oleju w swoich motocyklach. A jeżeli nie wiesz, kiedy ostatni raz olej był zmieniany, warto mu zrobić taką właśnie płukankę. A więc cecha numer dwa, dbaj o swój motocykl, bo im bardziej dbasz, tym dalej zajedziesz. Cecha numer trzy to chęć odkrywania świata i podróżowania, zdobywania nowych przygód, poznawania nowych kultur i nowych ludzi. Ilu z was zna markę Kawasaki? Podróżowanie to tak naprawdę wolność i niezależność, zwłaszcza jeżeli robimy to na motocyklu. Moją ciekawość odkrywania świata zaprowadziła mnie w takie rejony jak Szkocja, Kuba czy Nowa Zelandia. Cecha numer 4 to chęć dzielenia się pasją motocyklową i pomaganie sobie nawzajem. Z doświadczenia w rajdach enduro wiem, jak ważne jest pomaganie sobie w ciężkich sytuacjach. Motocykliści starej daty mają pomaganie we krwi, bo wiedzą, czym pachnie pchanie motocykla parę kilometrów. Dobry team to dobry trip. Piąta. Najważniejsza cecha na wyprawę do Patagonii to dobre poczucie humoru. Jeżeli nie masz dobrego poczucia humoru, po prostu zostań w domu. O Jezu, patrzcie, kogo spotkałem, ale towar. Idealna dziewczyna. Jeszcze w ciąży, więc robotę mam z głowy. Proszę Cię, wyjdź za mnie. Będę Ci wierny do końca życia, a jeżeli nie, to na pewno do jutra. To był mój tata. Hej.